Wiaderka raz. Cześć kochani, to ja Grażynka. Jak wiecie, moją ogromną pasją jest motoryzacja, dlatego dzisiaj pokażę wam to, czym interesuję się już od najmłodszych lat, czyli enduro. Bardzo lubię jeździć po różnych bagnach, błotkach, korzystam wtedy z dobrodziejstw natury, zdejmuję gogle i robię sobie maseczkę błotną. Działa ona nie tylko świetnie na skórę, ale również na karoserię. Nie ma nic lepszego niż odpalanie skopa. Warto też wspomnieć, że ta maszyna to czterosów, czyli nie ma tutaj mieszania paliwa z olejem. Tutaj wtryskiwane jest czyste paliwo, więc spalanie nie jest takie brudne jak w dwusuwie i to właśnie szanuję. Zarówno dwusuwy, jak i czterosuwy mają swoje wady i zalety. Dwusuwy są łatwiejsze do naprawy w razie usterki, ale czterosuwy są bardziej żywotne. Warto też wspomnieć, że w dwusuw dostaje mocy od połowy obrotów, a w czterosuwie idzie to liniowo. Pewnie zastanawiacie się, co to za model. Jest to KTM EXC450, a wybrałam go dlatego, że podoba mi się kolor. Jako dobra ciocia bardzo często ulegam namowom okolicznych dzieciaków o przewiezienie i wożę je po osiedlu w to i z powrotem. Dzień dobry, jest ciotka? Zapraszam, zapraszam. A dałaby radę kajta na enduro? No pewnie. Ja, super. Kochani, jesteśmy dzisiaj w Poznaniu, w Wake Park Malta. Dzisiaj po raz pierwszy w życiu będę pływać na wake'u. Jestem trochę przerażona, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymajcie za mnie kciuki. Chodź, wuja. Jak się nie zmieści? Czuję, jestem przerażona. Naprawdę? No. Bo jak każe mi coś powiedzieć, a ja nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo jestem przerażona. Czym jesteś przerażona? No, boję się. A będzie świetnie? Nie wiem. Ale masz dużo odwagi w sobie i spróbujesz, tak? Tak, bo obiecałeś mi buty. Nic nie obiecałem. Obiecałeś. Najważniejsza jest rozgrzewka. Podobno. Po rozgrzewce warto wskoczyć na bombę. Grażynka gotowa? Już zrobiłam makijaż przed wyjściem. Co zrobiłaś? Makijaż. A, to bardzo istotne. Jak się czuje pani? No zobaczymy, czego tam się ciocia nauczyła. No, ciocia! No tego jeszcze się nie nauczyła Grażynka, ale myślę, że niedługo załapie ten trik. I tak należą się brawa. Brawo, Grażynka.